Potwierdzeniem jakości telefonu Xperia X10 Mini Pro było wyróżnienie go prestiżową nagrodą EISA. Teraz Sony Ericsson atakuje rynek nową edycją tego niezwykłego smartfona, nazwaną po prostu Xperia Mini Pro. Tajną bronią tego aparatu jest rozsuwana klawiatura kuwerty. Mechanizm wysuwania działa pewnie i komfortowo. Klawiatura, mimo niewielkich rozmiarów, sprawdza się idealnie dzięki dobrze wyczuwalnym przyciskom o praktycznym skoku. Nawet osoby o sporych dłoniach zaskoczą się, jak szybko można pisać wiadomości na Xperia Mini Pro. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego obudowa jest przyjemna w kontakcie, a materiał pokrywający tylną klapkę gwarantuje pewność uchwytu. Ze względu na ukrytą klawiaturę telefon jest co prawda dosyć gruby, ale w porównaniu do klasycznych smartfonów Xperia Mini Pro to bardzo kompaktowe urządzenie o wymiarach zaledwie karty kredytowej. Trzycalowy dotykowy wyświetlacz oferuje obraz o wysokim kontraście, jasności i kątach widzenia. Rozdzielczość 320x480 pikseli wystarcza do codziennego korzystania z map i przeglądarki internetowej. W telefonie zastosowano znaną z telewizorów Sony technologię Bravia. W wersji mobilnej ochrzczoną jako Mobile Bravia Engine, która poprawia jakość wyświetlanych zdjęć i wideo. Pod ekranem są typowe dla telefonów z Androidem przyciski. Prawy bok telefonu zawiera regulatory głośności i przycisk migawki aparatu. Za ten ostatni zawsze chwalimy telefony, bo pozwala szybko uruchomić aparat i wykonać ostre zdjęcie. Gdy nie musimy dotykać ekranu, by zrobić fotografię, łatwiej utrzymać stabilność telefonu. Xperia Mini Pro nakręcimy filmy w jakości HD 720p, a zdjęcia dobrej jakości zapewnia matryca o rozdzielczości 5 megapikseli. Na górnej krawędzi znajduje się przycisk włączania oraz blokady Xperia Mini Pro, ukryte za klapką ochronną gniazdo micro USB oraz słuchawkowe gniazdo mini jack. Korzystanie z Xperia Mini Pro jest dziecinnie proste. Interfejs jest intuicyjny, a system działa bardzo szybko, co zawdzięczamy nowemu procesorowi o częstotliwości taktowania zegara 1 GHz. Do tego bateria wytrzyma cały dzień, nawet przy wyjątkowo multimedialnym użytkowaniu smartfona. Urządzenie działa pod kontrolą Androida w wersji 2.3.3 rozbudowanego o funkcjonalności autorstwa Sony Ericssona. Cieszy możliwość uszczypnięcia ekranu, dzięki czemu aplikacje z wszystkich pulpitów zostają wyświetlone naraz na ekranie. Xperia Mini Pro to idealna propozycja dla osób szukających multimedialnego kombajnu z systemem Android, który jednak nie przytłoczy nas swoimi gabarytami. Do tego dochodzi niezwykle wygodna klawiatura, która gwarantuje możliwość błyskawicznego pisania SMS-ów i e-maili.